wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy letnie ciasto z owocami. Bardzo łatwe w przygotowaniu. Tak naprawdę bardzo szybkie w przygotowaniu. I dodajemy do niego owoce, jakie akurat mamy. Ciasto jest wilgotne, smaczne. Po prostu pyszne. Zapraszam na krótki filmik i do wspólnego przygotowania tego ciasta. Przygotujemy sobie dzisiaj bardzo szybkie ciasto w przygotowaniu. Takie letnie z owocami. Jest to ciasto ucierane. Tak więc zaczynamy przygotowywać ciasto. Do misy robota przekładam 100 g masła. Do tego większe pół szklanki cukru, do tego jeden cukier waniliowy i dwa jajka. Zaczynamy wszystko ucierać, aż masło dobrze się utrze. Masło troszkę się utarło, teraz już dodaję do niej pół szklanki gęstej śmietany. Jest to śmietana 12, ale może być również 18 i ponownie ucieramy. Do masy wsypujemy jeden budyń waniliowy, 40 g bez cukru, do tego 200 g mąki i dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Masę ucieramy. No i ciasto mamy gotowe. Na blaszkę 25 na 30 cm rozkładamy nasze ciasto. I teraz do ciasta dodamy owoce, to co macie. Ja jeszcze zebrałam troszkę truskawek na działce, one już się kończą, ale będą idealne do ciasta. Tak więc wciskam. Gdybyście nie mieli tych truskawek, mogą być borówki. Może brzoskwinie. Tak więc truskaweczki wciskamy. Ciasto pieczymy około 40-45 minut. Termoobieg lub góra-dół w temperaturze 180. Ciasto piekło się w piekarniku 40 minut, nie dłużej. Ono nie jest aż takie wysokie, tak więc czas pieczenia regulujemy sami. Może być to 35 do 40 minut. Proszę, jak ładnie się piekło. Teraz ostygnie i posypię je cukrem butter. Teraz to po ostudzeniu kroimy na takie kwadraciki i od razu podajemy. Jakie rozkoszne, ładne ciasto. Proszę, tu wygląda tak. I proszę, jak ładnie wyrosło. W dodatku, jakie puszyste. Pięknie pachnie. Letnie ciasto z owocami. No i jeszcze spróbujemy. Ciasto już całkowicie ostygło. Proszę, z takiej wysokości. Przepyszne. Dawno nie jadłam tak dobrego ciasta. Akurat z tym budyniem, tą śmietaną. Tu jest trochę tłuszczu. Ono jest rewelacyjne i ładnie rośnie. Zobaczcie. To nie jest zakamec. Do tego ciasta dodajemy owoce sezonowe, jakie mamy. Mogą być również porzeczki. To, co znajdziecie na działce, czy kupicie, dodajcie do tego ciasta. Ono zawsze wychodzi i zawsze wszystkim smakuje. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.